Efekt Mateusza. Pod koniec lat 70. XX wieku socjolog Robert Merton wprowadził termin efekt Mateusza. Oznacza on tyle, co tendencję do osiągania większego sukcesu przez tych, którzy już na starcie mieli więcej niż inni. Nazwa efektu nawiązuje do Biblii. Łączy się ze słowami napisanymi przez ewangelistę Mateusza. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Merton zauważył, że ludzie, którzy w którymś momencie swojego życia znaleźli się na uprzywilejowanej pozycji, będą z tego korzystać, co prowadzi do zwiększania różnic między nimi a tymi, którzy mają mniej. Pieniądze, zaszczyty, stanowiska częściej trafiają do tych, którzy już mają pieniądze, zaszczyty, stanowiska. Przewagi się wzmacniają, a różnice rosną. Taki przykład. W pewnym mieście niektóre szkoły stają się bardziej popularne niż inne. Początkowo mają niewielką przewagę, jak choćby odrobinę lepszych nauczycieli lub bardziej zaawansowane programy nauczania. Jednak z czasem ta przewaga się powiększa. Szkoły z lepszymi nauczycielami przyciągają więcej dobrych uczniów, przez co ich renoma rośnie. W efekcie zyskują więcej zasobów, takich jak dodatkowe środki finansowe czy nowoczesny sprzęt. To z kolei sprawia, że są jeszcze atrakcyjniejsze, przez co ich popularność dodatkowo rośnie. W rezultacie szkoła, która miała początkowo niewielką przewagę, teraz staje się znacznie bardziej prestiżowa i lepiej wyposażona niż inne. Inny przykład. Naukowcy, którzy zdobyli pieniądze na swoje badania, przy ubieganiu się o kolejne granty będą traktowani lepiej niż ci, którzy wcześniej nie uzyskali żadnych środków, i to pomimo tego, że jakość ich pracy nie jest wcale lepsza. Efekt Mateusza dotyczy większości wymiarów naszego życia. Widzimy go w sporcie, edukacji, sytuacji materialnej, etc. Ci, którzy mają dużo możliwości i zasobów na początku, zdobywają ich nieproporcjonalnie więcej, przez co ich przewaga nad innymi znacząco rośnie. Można to podsumować znanym powiedzeniem: bogaci stają się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Co można z tym zrobić? Ja nie wiem. A ty?